Jakub Maciejewski, telewizja w Polsce, program w centrum wydarzeń 1 maja 2004 roku, a więc równo 20 lat temu Polska weszła do Unii Europejskiej, została przyjęta po referendum z 2003 roku. Polacy wypowiedzieli się na tak zdecydowaną większością głosów i dzisiaj często podsumowujemy sobie te wejście do Unii, dorobek, ale także koszta. I tu zachęcam, drodzy państwo, by uznać to, co żeśmy faktycznie od Unii Europejskiej dostali, nie zapominając o kosztach, nie jakaś tania propaganda, ale też nie jednostronne zaprzeczanie temu, co faktycznie dobrego nas spotkało w zjednoczonej Europie. To jest dobra okazja, aby to podsumować, a tymczasem to podsumowanie możemy też wyrazić własnym głosem, o który zabiegają teraz politycy, bo przecież już za miesiąc, w pierwszej połowie czerwca, odbędą się wybory do Europarlamentu. O liście Prawa i Sprawiedliwości do Europarlamentu dla telewizji w Polsce głos zabrał profesor Przemysław Czarnek. Posłuchajmy. Jak patrzę na te 13 list w całej Polsce, to mamy rzeczywiście niezwykle silne listy, nie tylko dotychczasowych europosłów, ale również nowe twarze na tych listach. Lista lubelska to jest lista, która rzeczywiście ma nazwiska i znane w skali ogólnopolskiej, i mocnych posłów. Panie poseł, panów posłów z naszego regionu i również profesorów, którzy specjalizują się w prawie europejskim. To jest lista bardzo silnych polityków i specjalistów z zakresu europejskiego. Lista, która musi wygrać, jeśli Unia Europejska ma pozostać Unią Europejską, jeśli Polska ma być w Unii Europejskiej, a nie w superpaństwie pod butem niemieckim. No faktycznie Prawo i Sprawiedliwość wystawiło bardzo mocne listy, osoby rozpoznawalne, także jest tutaj aspiracja ze strony Zjednoczonej Prawicy, by te wybory znowu wygrać, by był to najlepszy wynik w skali kraju. Prawo i Sprawiedliwość wygrało ostatnie 9 wyborów, i prezydenckie, i parlamentarne, i samorządowe, teraz wybory europejskie. Prawo i Sprawiedliwość liczy przynajmniej na 20 mandatów do Europarlamentu. Ważne jest to również dlatego, że Europa skręca w prawo, że sondaże w różnych krajach Unii Europejskiej wskazują na to, że po prostu prawicowe partie będą mogły utworzyć najsilniejszą frakcję w Brukseli, frakcję europejskich konserwatystów i reformatorów. Prawo i Sprawiedliwość jest częścią EKR-u, a jeszcze są pewne przewidywania, że Europejska Partia Ludowa, a więc liberałowie europejscy, nie będą mogli rządzić bez wsparcia EKR-u. Otóż tym razem, drodzy państwo, te wybory europarlamentarne są bardzo ważne. Wielu konserwatystów to lekceważyło, gdzieś tam odległa Bruksela, nie trzeba się wysilać. Ale teraz, gdy w Unii Europejskiej mamy chore pomysły na Zielony Ład albo na pomysły dziwnej polityki zagranicznej, na przykład wypchnięcia Amerykanów z Europy, stworzenie europejskiej armii zamiast tego, to faktycznie nasz głos, głos patriotów Polaków, głos konserwatystów może okazać się szczególnie ważny. Pamiętajmy, że w EKR-ze największą siłą jest właśnie Prawo i Sprawiedliwość. To naprawdę wyjątkowa sytuacja w eurowyborach od 20 lat. Warto o tym mówić. Ale zobaczmy teraz, drodzy państwo, jak Włodzimierz Cimoszewicz, no on na granicy Lewicy i Platformy Obywatelskiej, przekonuje do waluty euro. Kiedy słyszę dzisiaj polityków mówiących, że nie wolno nam zrezygnować ze złotego, to mam wrażenie, że albo to są ignoranci, albo wiedząc, jakie są nasze zobowiązania, specjalnie grają na ludzkich emocjach. No wiadomo, że dzisiaj większość Polaków nie chce odejścia od złotego. Ale prawdą też jest, że my dzisiaj nie możemy przystąpić do Unii Monetarnej, dlatego że nie spełniamy rozmaitych kryteriów. Gdyby zapytać ludzi biznesu, to zapewne powiedzieliby, że woleliby euro, bo zwłaszcza tego biznesu, który działa na skalę międzynarodową, bo unikaliby ryzyka związanego ze zmianami kursu złotego. Mnie się wydaje, że trzeba należałoby poważnie myśleć o przystąpieniu do euro i przestać posługiwać się jedynie emocjonalnymi argumentami, symbolicznymi argumentami, kierować się po prostu interesem.
Ty, chłopie, chcesz się kierować interesem? Widziałem na twojej półce za plecami książkę Dawida Landesa Nędza i bogactwo narodów. Przeczytaj ją, to zobaczysz, jak Europa mogła się rozwijać, będąc spluralizowana, różniąca się, a nie z jedną wspólną walutą. Co za ignorancja? Dlaczego takich ludzi Polacy też wybierają do Europarlamentu? Nie wiem, ale porozmawiamy teraz o naprawdę poważnej sprawie. Znowu ostrzały na Ukrainie. Zobaczcie państwo, jak w Odeście, dużym portowym mieście, blisko Unii Europejskiej, rakietami kasetowymi ostrzelano miasto. Zobaczmy. Влади російські наступальні плани. Але для цього українська сила має спиратися на достатню підтримку від партнерів. Rakiety kasetowe się rozpryskują tuż nad ziemią, rozbryzgując się na setki, na dziesiątki kawałków. Każdy może zabić człowieka, ta broń jest zakazana międzynarodowo, ale oczywiście Rosjanie sobie nic z tego nie robią. I o zagrożeniu rosyjskim porozmawiamy sobie dzisiaj z Jadwigą Chmielowską, dawniej Solidarność walcząca i emisariusz podziemnej Polski, można powiedzieć, do krajów Europy Wschodniej, wtedy pod sowiecką okupacją. Witam cię, Jadwigo. Dzień dobry państwu. Jak po latach, po tym jak angażowałaś się we wspieranie wolności na Ukrainie, na Białorusi, w państwach bałtyckich, teraz patrzysz na powrót Rosji na te tereny, na zbrojny powrót z ludobójstwem, z tym całym aparatem zbrodni? No, spodziewałaś się kiedyś takiej wojny w Europie Wschodniej? Znaczy, wiedzieliśmy, że Rosja jako imperium nie będzie chciała pogodzić się z utratą swoich ziem, czyli narodów, które ona uważa jako swoje. No, baliśmy się, że tak jak próbowali na Litwie czy Łotwie strzałami, czyli styczeń 91 roku, także może być w innych krajach również. No, na szczęście Ukraina 30 lat temu stwierdziła, że chce być jednak niepodległym państwem, więc wspólnota niepodległych państw nie udała się Rosji. W tej chwili wojna trwa już 10 lat, bo u nas mówi się bardzo często, że tam od lutego 24 roku, a zapomina się, że w 14 roku zaczęła się wojna, czyli Ukraińcy walczą o swoją niepodległość już 10 lat. Mnie dziwi to, że wielu ekspertów w wolnym świecie, czyli i zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie, nie wierzyła w to, że Ukraińcy będą walczyć. Przecież wiadomo, że Ukraińcy od 100 lat walczą o swoją niepodległość. Przecież Petlura przy boku Piłsudskiego walczył o niepodległą Ukrainę. Wtedy się nie udało, ponieważ nie wstępowano, Ukraińcy nie wstępowali do armii, tak jak zakładał Petlura, i Kijowa nie udało się utrzymać. I te 100 lat później, czyli teraz, jednak Ukraińcy Kijów obronili. Dla mnie i dla moich przyjaciół, zarówno z tych krajów byłego imperium zewnętrznego i wewnętrznego Moskwy, w tej chwili Ukraina jest tym, czym była Polska w 20 roku, czyli jak nam udało się powstrzymać bolszewików Moskali, bo to była przecież Rosja sowiecka wtedy pod Warszawą. Myśmy zatrzymali tę nawałę moskiewską pod Warszawą. Tak Ukraińcom udało się zatrzymać w Donbasie i na wschodnich terenach Ukrainy. Ukraińcy są zdeterminowani do tego, żeby walczyć o niepodległość swojego kraju, o który walczyli już 100 lat.
Ja nawet na froncie słyszałem te porównania, że tak jak wy pobiliście bolszewików w 20 roku, tak my pobijemy ich w 22. To słyszałem jeszcze w pierwszym roku wojny. Jadwigo, ale co byś powiedziała ze swoim autorytetem, ze swoimi dekadami zaangażowania w sprawy Europy Wschodniej, tym Polakom, którzy czują się zmęczeni tą pomocą dla Ukraińców, którzy mówią, że Ukraińcy są niewdzięczni, którzy mówią, że nie rozliczyli się za Wołyń, więc może nie trzeba im pomagać. Jak sformułować wyjaśnienie do tych naszych rodaków, którzy skupiają się w swojej niechęci na Ukrainie? I ja dość często spotykam się z jakimiś takimi wypowiedziami i odpowiadam wprost, że no może ja już jestem stara baba, ale ja nie chcę walczyć pod Katowicami. Wolę, że Ukraińcy walczą o moją wolność w Donbasie, pod Donieckiem, prawda? I to jest prosta odpowiedź. No, ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, że trzecia wojna światowa już się zaczęła. I to zaczęła się dość dawno. Tą mordę rosyjsko-moskiewską no widzieliśmy już w Czeczenii, widzieliśmy potem w Gruzji, ale teraz widzimy na Ukrainie. Jeśli Ukraińcy, nie daj Boże, by nie walczyli, to my byśmy mieli Moskali już w Polsce i na Zachodzie. Przecież pamiętajmy, że w 20 roku była już rewolucja w Niemczech, i Lenin planował dojść do Lizbony. Więc gdybyśmy Polacy wtedy nie zatrzymali, to mielibyśmy Związek Sowiecki już na granicach Atlantyku, prawda? A pamiętajmy, że Moskale chcą zbudować państwo od Atlantyku do Pacyfiku. No i niestety niektóre elity na Zachodzie, mam na myśli głównie Niemców, po prostu tego oczekują. No ja słyszałam właśnie od Władywostoku po Lizbonę jakieś takie prognozy, które mnie bardzo po prostu już niepokoiły wiele lat temu. No ale teraz Rosja próbuje coś takiego zrobić. Poza tym ona zastrasza. Te mordy wszystkie w okolicach Kijowa, na tych wsiach, miały zastraszyć naród i miały zastraszyć całą Europę. Że jak Ukrainiec nie stwierdzi, że on no, jednak jest Rosjaninem, taki ruski chłop w sensie rosyjskim, to on zginie, bo takiego narodu, zdaniem Moskali, jak Ukraińcy, nie ma. I trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że jest to wojna dla Ukraińców o przeżycie. Natomiast wszystkie w tej chwili gdybania, a może by Ukraińcy się powinni dogadać, może oddać kawałek swoich ziem, oddać Krym, no to jest zapraszanie Moskwy do Paryża czy Lizbony. Więc powinni najpierw to jest bardzo ważne, bo faktycznie istnieje oficjalnie w doktrynie rosyjskiej koncepcja Europy od Lizbony po Władywostok. I Jadwiga Chmielowska tu ze swoim autorytetem wielu lat, dekad zaangażowania w wolność narodów Europy Wschodniej to potwierdza. Jadwigo, bardzo ci dziękuję. Będziemy więcej o tym rozmawiali jeszcze w telewizji w Polsce. Moimi państwa gościem była Jadwiga Chmielowska, dawniej z Solidarności Walczącej, dziś dziennikarka, publicystka. A ja też państwu jeszcze polecam tygodnik Sieci Faktycznie. Mówi o tym, o nowej wojnie światowej, której perspektywa niestety nad nami wisi. Może na majówkę nie chcecie państwo smutnych informacji, ale lepiej znać prawdę, niż się pocieszać bajkami. Za chwilę do państwa wracamy. Proszę z nami zostać.